Gość dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa w piątkowej audycji Gość dnia, a dzisiaj ze mną w studio Katolickiego Radia Diecezji Płockiej jest pan Łukasz Lewandowski, dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, oddział poświętny. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Najważniejszą i największą imprezą organizowaną przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poświętnem są Mazowieckie Dni Rolnictwa, które odbędą się i w tym roku po raz 17. Powiedzmy, tak? W jakim terminie ta impreza? 11-12 czerwiec. Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do Poświętnego. Właśnie w te dwa dni jesteśmy największą wystawą rolniczą na Mazowszu. Ilu wystawców się spodziewacie i co ci wystawcy pokażą? Na dzień dzisiejszy mamy już ponad 400 zgłoszeń z wystawców i już nie przyjmujemy na wystawę, na teren wystawy, z racji tej, że mamy ten teren ograniczony. I to jest taka ilość właśnie wystawców. Mhm. Rozumiem, że to nie są wystawcy tylko z terenu Płońska, powiatu płońskiego, ale targi mają taki subregionalny charakter. No tak, można powiedzieć, że mamy wystawców z całej Polski. To jest branża rolnicza, budowlana, wszystko to, co jest związane z rolnictwem i całą otoczką, która pracuje na rzecz rolnictwa. Mhm. Czyli co będzie można na targach zobaczyć? Proszę Państwa, w programie mamy tak, poletka doświadczalne, prezentacja nowych odmian roślin uprawnych, nowoczesnych technologii upraw. Zatrzymajmy się na chwilę na tym poletku, bo wiem, że Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego ma właśnie swoje poletko doświadczalne, to jest chyba 20 hektarów. Mamy tak około 20 hektarów. Proszę Państwa, w tym roku kolekcja naszych odmian roślin uprawnych to jest 408 w 23 gatunkach, czyli naprawdę jesteśmy tutaj też na Mazowszu jedyną taką instytucją, która może się chwalić taką ilością poletek doświadczalnych na naszym polu. Proszę Państwa, też dodatkowo jeszcze prowadzimy w Poświętnym porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe i ono obejmuje 24 odmiany pszenicy ozimej, 28 odmian jęczmienia jarego i 13 odmian pszenicy jarej. W sumie 65 odmian w PDO, tylko w porejestrowym doświadczalnictwie odmianowym. Mhm. Czyli jakie też bardzo dużo. Na poletku można zobaczyć kukurydzę pewnie. Proszę Państwa, ja pozwolę sobie wymienić, ile jakich mamy odmian. 31 odmian pszenicy ozimej, 21 odmian żyta ozimego, 12 odmian żyta ozimego, 15 odmian pszenicy jarej, 20 odmian jęczmienia jarego, 10 odmian owsa, 4 odmiany pszenżyta jarego, jedno odmiany żyta jarego, 89 odmian kukurydzy. To jest największa jakby demonstracja odmian na naszych polach doświadczalnych, najbardziej liczna. 51 odmian rzepaku ozimego, 23 odmiany roślin strączkowych, 18 odmian buraka cukrowego, 6 mieszanek poplonowych, 10 mieszanek traw, 3 odmiany konopi włóknistych, 1 odmiana lnu włóknistego, 1 odmiana lnu oleistego i 3 odmiany soi, proszę Państwa. Ten rok 2016-17, proszę Państwa, zima, która nas nie było okrywy śnieżnej i zaraz na początku stycznia, proszę Państwa, przy mrozie minus 17 i przy bardzo dużych wiatrach, część naszych doświadczeń, głównie pszenicy ozimej, uległa wymarznięciu i musieliśmy zlikwidować część odmian pszenicy ozimych i zastąpiliśmy je odmianami jarymi. Mhm. Czyli każdy, kto myśli o uprawie roślin, znajdzie coś dla siebie, bo to są odmiany dostosowane do różnych potrzeb i do gleby mniej żyznej, bardziej żyznej, także każdy rolnik. Tak jest, proszę Państwa, nasze pola zobaczyć. Doświadczalne w Poświętnym posiadamy klasy od klasy drugiej do piątej. Mhm. Czyli rolnik ma jakby przedział, tak jak to jest w gospodarstwach na Mazowszu, wszystkie te klasy gleby mamy i wszystkie takie rośliny, które odpowiadają tym klasom bonitacyjnym, są uprawiane, mamy, prezentujemy. Proszę Państwa, w tej chwili już coś na tym polu widać, już te rośliny już bardzo, są okazałe. Pani redaktor, już bardzo dużo widać, serdecznie zapraszam. Jeszcze raz przypomnę, 11-12 czerwiec, wszystkich rolników. Proszę Państwa, jeszcze taką nasz ośrodek proponuje i oddaje w ręce rolnika taki przewodnik po polu doświadczalnym. Mhm. To jest tak zwana ściąga, co my na tym polu robimy od początku, kiedy zasiejemy, do końca zbiorów. I w tym roku, proszę Państwa, też taki przewodnik, każdy rolnik, który nas odwiedzi naszą wystawę, będzie zainteresowany poletkami doświadczalnymi, otrzyma w ręce taki przewodnik doświadczalny po naszym polu doświadczalnym. Też taka mapka to jest. To jest mapka, ściąga z wszystkimi zabiegami, środkami ochrony roślin, jakie nawozy stosowaliśmy, kiedy, jakie dawki. I to jest naprawdę, myślę, że bardzo
przydatna rzecz dla rolnika. To już jak z szablonu mogą tak później jest. Jechać ze swoją produkcją. 89 odmian kukurydzy to jest bardzo dużo. Ja chciałam zapytać, czy my właśnie Polska, czy Mazowsze, wyrastamy na takich kukurydzianych potentatów, bo kilkanaście lat temu tej kukurydzy bardzo mało się uprawiało. Proszę Państwa, kukurydza stała się w cudzysłowie modna wtedy, kiedy zaczęły powstawać coraz większe gospodarstwa, gdzie jest produkcja bydła mlecznego, produkcja mleka, tak? I to jest jedna z głównych pasz podstawowych, która wpływa bardzo dobrze na wydajność produkcji mleka, tak? I tych odmian jest coraz więcej i też widzimy, nawet jeżdżąc po Mazowszu, po drogach Mazowsza, jak dużo tej kukurydzy jest zasianej. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy warunki teraz, te obecne, są idealne, tak? Jest ciepło, pada i kukurydza, można powiedzieć, rośnie w oczach. Mhm. I jest modna i jest rolnicy modna, tak. coraz jest potrzebna rolnikom jako sięgają baza po... paszowa dla bydła, tak. Mhm. I jeszcze chciałam zapytać o ważną rzecz i też kontrowersyjny temat. Te odmiany, które wy uprawiacie, są wolne od GMO. Tak jest. W Polsce jest zakaz uprawy GMO i my tego przestrzegamy i jak najbardziej do tego się stosujemy i również polscy rolnicy też tego przestrzegają. Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz odnośnie Mazowieckich Dni Rolnictwa. Proszę Państwa, to, że mamy poletka doświadczalne, to nie wszystko. W tym roku mamy wojewódzką wystawę zwierząt hodowlanych, proszę Państwa. Na wystawie będzie 100 sztuk jałówek i krów mlecznych. Bardzo duże wyzwanie dla nas jako organizatorów. Wspólnie z Federacją to robimy i to jest, proszę Państwa, naprawdę zapraszam serdecznie wszystkich rolników. To którzy... nie będzie pierwsza wystawa. Nie, to już... To wystawa jest... z tradycją, chyba ósma. Ósma, tak. Mhm. To jest już ósma, proszę Państwa, dodatkowo również mamy mazowiecką wystawę klacze hodowlane. Trzoda chlewna również będzie prezentowana na naszej wystawie. 21. amatorskie zawody w powożeniu z zaprzęgami konnymi. 6. ekologiczny turniej rodzinny. Już zapraszam wszystkie rodziny, które chciałyby wziąć udział w tym konkursie o zgłaszanie się, zapisywanie się. Bardzo, bardzo mamy... Na czym ten turniej będzie polegał? Czy chodzi te głównie konkurencje o spraw... będą trudne? Nie, konkurencje nie będą trudne, to jest sprawność fizyczna również i jak również wiedza o ekologii, o roślinach, o lasie. Bardzo łatwe i przyjemne pytania. Myślę, że dla każdego są do przejścia. Skoro turniej, to podejrzewam, że będą i nagrody. Tak, też będą nagrody. Mamy przewidzianą pulę pieniężną na nagrody i już nagrody mamy zakupione i naprawdę zapraszam wszystkich serdecznie do uczestnictwa. To są nagrody rzeczowe, możemy rzeczowe. Zdradzić, tak, to są co nagrody między rzeczowe. Innymi. Między innymi będzie rowery, namioty, różne tego rodzaju niespodzianki, tak nazwijmy to. Także jak Państwo słyszą, nagrody bardzo atrakcyjne. Warto się zgłosić do tego konkursu. Do kiedy się można zgłaszać i w jaki sposób można to zrobić? Najlepiej na stronie naszej www.mot.mazowsze.pl. Tam są wszystkie szczegóły, informacje i serdecznie Państwa zapraszamy. Turniej ten organizujemy również z Nadleśnictwem Płońskim. Mhm. Do kiedy się można zgłosić? Czy do dnia? Jeżeli zazwyczaj to jest tak, że już przed kilka dni przed wystawą nie ma miejsc ale starajmy się, jeżeli jesteście Państwo, ktoś jest zainteresowany, na naszej stronie jeszcze raz przypomnę www.motr.mazowsze.pl. Powiedzmy, ilu się odwiedzających spodziewacie, bo wspomniał Pan o 400 wystawcach, już pula wystawców jest zamknięta, więcej się po prostu nie zmieści. Ale ilu rolników i nierolników, bo to nie tylko dla rolników jest impreza, ile odwiedzających przez te dwa dni przewinie się? Panie redaktor, spodziewam się około kilkudziesięciu tysięcy zwiedzających. No tak jak to widzimy w tamtym roku, no bardzo, bardzo ta impreza nam się rozrosła. Bardzo dużo mieliśmy gości odwiedzających wystawę i z roku na rok tych osób jest coraz więcej. Proszę Państwa, też w tym roku poszerzyliśmy bazę parkingową. Mamy kilka hektarów parkingów i taka prośba do wszystkich osób, które będą odwiedzały Mazowieckie Dni Rolnictwa, o to, żeby w prasach lokalnych będziemy umieszczać reklamę i plany parkingów, żebyście Państwo zerknęli przed wyjazdem na wystawę i zaplanowali sobie miejsce parkingowe, a mieszkańców Płońska serdecznie zapraszam na pieszo na wystawę, bo jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie warto brać w tym dniu samochodu. Tak, szkoda czasu po prostu. Dokładnie. W ubiegłym roku, z tego co pamiętam, około 30 tysięcy zwiedzających odwiedziło targi.
No tak, myślę, że w tym roku też będzie to podobna, a jak nie większa liczba osób zwiedzających. Mhm. W trakcie Mazowieckich Dni Rolnictwa prezentowane są też maszyny rolnicze. Bardzo bogata oferta. Tak, spośród wszystkich maszyn jest wybierana ta... Hit targowy. Proszę Państwa, mamy również konkurs na najciekawsze stoisko. Przypomnę również, że podczas wystawy mamy kiermasz kwiatów, roślin ozdobnych, drzewek, krzewów ozdobnych. Serdecznie Państwa zapraszam. Można kupić jakieś produkty tradycyjne, miody, pieczywo i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co jest wytwarzane i produkowane naturalnymi sposobami na obszarach wiejskich. Proszę Państwa, też w sobotę będziemy mieli taki konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Zapraszam do budynku szkoleniowego. Tam całą sobotę będzie trwał konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo, gdzie panie z gospodyń wiejskich będą prezentowały swoje produkty i swoje wypieki. Będzie można się częstować, oceniać i serdecznie na to zapraszam. Kto będzie wystawiał jakby ocenę tym produktom? Każdy będzie mógł degustować? Czy będzie jury, które oceni? No oczywiście, jeśli mówimy o konkursie, to będzie jest przygotowane jury, które będzie oceniało, ale też, proszę Państwa, te produkty będą mogli kosztować, próbować, spróbować goście odwiedzający naszą wystawę. Tutaj widzę w programie prezentacja dziedzictwa kulturowego wsi polskiej. Czy będą jakieś ludowe śpiewy, tańce, stroje? No właśnie, to jest właśnie ten konkurs kulinarny. Mówimy o tym konkursie kulinarnym. To jest właśnie to. Głównym zadaniem Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego jest doradztwo rolnikom. I w trakcie targów też takie doradztwo też mamy, się będzie odbywało. Tak, zapraszamy do naszych punktów informacyjnych. Proszę Państwa, mamy teraz takie czasy, że konkurencyjność gospodarstw rolnych wymaga od polskich rolników zdobywania nowej wiedzy. I o tym, jakie działania badawcze są i będą prowadzone na potrzeby rolników, poinformują podczas Mazowieckich Dni Rolnictwa przedstawiciele instytucji naukowych zainteresowanych innowacjami w rolnictwie. Zapraszamy na to stanowisko do naszych namiotów innowacje w rolnictwie. Tam będą instytuty prezentowały swoje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa. Już na to serdecznie zapraszam do tych właśnie namiotów. Warto z tego skorzystać, dlatego że właśnie na innowacyjność stawia Unia Europejska w tej perspektywie finansowej. Tak, proszę Państwa, my też widzimy, jak było duże zainteresowanie działaniem modernizacja gospodarstw rolnych. Tak, w kraju złożonych jest ponad 30 500 wniosków. Bardzo, bardzo duża, bardzo ogromna liczba rolników zainteresowanych dalej rozwijaniem gospodarstw i stawianiem właśnie na innowacje, bo te innowacje są najbardziej punktowane. Proszę Państwa, również w tym roku agencja prowadziła nabór na młodego rolnika. Też ponad 3300 wniosków na młodego rolnika. Przypomnę, że w chwili obecnej agencja przyjmuje jeszcze wnioski na dopłaty bezpośrednie do 15 czerwca. Rolnicy mają czas i taka wielka prośba również do rolników i głównie też do naszych rolników, którzy odwiedzają i korzystają z naszych usług, żeby gdzieś tak do 10 czy nawet wcześniej te wnioski przed targami wypełnili, żeby potem nie było problemów, że nie możemy im poświęcić tak dużej uwagi, bo dużo osób, pracowników jest zaangażowane w pracę na wystawie i żeby nam nie komplikowało po prostu to. Serdecznie Państwa proszę o to, żebyście jak najszybciej składali wnioski o dopłaty bezpośrednio do agencji powiatowych, do biur powiatowych. Wspomniał Pan o programie Młody Rolnik. Wiem, że były problemy z tym programem, duże obostrzenia, żeby te pieniążki otrzymać. Chciałam zapytać, czy te warunki zostały trochę złagodzone i czy większa rzesza rolników skorzystała? Tak, trochę odjęto punktów tak zwanych kwalifikujących do młodego rolnika. Niestety wielkość ekonomiczna została, ale widzimy, że duże zainteresowanie i ponad 3300 wniosków, czyli widzimy, że to jest jednak dosyć duża liczba młodych rolników, która chce prowadzić gospodarstwa i chce pracować i chce pozostać na wsi, tak? Wróćmy jeszcze do 17. Mazowieckich Dni Rolnictwa. Wspomnieliśmy, że będzie w trakcie targów przyznawany tak zwany hit targowy dla najciekawszej maszyny. Najciekawszej, dla najnowocześniejszej, najbardziej innowacyjnej maszyny, która będzie prezentowana na naszej wystawie. Co ten tytuł oznacza dla producenta takiej maszyny? No proszę Państwa, to jest przede wszystkim prestiż i osoba, firma, która wytworzy,
wyprodukowała ten produkt, może się pochwalić tym, że właśnie na tak dużych targach, jak są Mazowieckie Dni Rolnictwa, przypomnę, jedna z większych imprez w kraju, że właśnie ta maszyna ich została wyróżniona, doceniona przez grono jury, tak? Ekspertów w danej dziedzinie. Panie dyrektorze, chciałam zapytać, czy przyznanie tego tytułu hit targowy idzie w parze ze zwiększoną sprzedażą później takiej maszyny? Myślę, że tak, ale to jest pytanie chyba do osób, które już to produkują i taki tytuł od nas otrzymują i wtedy wiemy. Na pewno to jest jakiś, tak jak mówię, jeszcze raz prestiż i ta maszyna gdzieś jest zauważona, tak? I ktoś, kto szuka jakiejś maszyny i widzi, że została wyróżniona, to też myślę, że zwraca na to większą uwagę, tak? Mhm. I bardziej się takiej maszynie przygląda. Tak samo jak produktom się daje laur konsumenta, to też jakby skłania bardziej do zakupu. Natomiast uczestnictwo w wystawie zwierząt hodowlanych, czy też będą przyznawane pierwsze, drugie, trzecie tak, nagrody za przyznawane najpiękniejszą jałówkę? Wicechempiony, proszę Państwa, to już mamy też jakby zapewnioną odpowiednią ilość pucharów dla rolników. I tym już możemy powiedzieć Państwu, że naprawdę serdecznie zapraszam na tą wystawę, bo tak duża ilość zwierząt w jednym miejscu od tylu hodowców, no to jest bardzo rzadka rzecz, niespotykana wręcz, tak? Hodowcom też bardzo zależy tak, na tym tytule, serdecznie tak? Żeby ich zwierzę dziękuję hodowcom za to, że chcą się wystawiać, że chcą pokazywać swoje zwierzęta i za tą ich ciężką i zaangażowaną pracę na rzecz polskiej hodowli, tak? Zwierząt hodowlanych. Mówię tutaj o tych zwierzętach, które my będziemy pokazywać bydło, trzodę i konie. Mm-hmm. Impreza dedykowana głównie rolnikom, ale nie tylko. Osoby, które nie mają gospodarstwa, nie pracują na roli, też znajdą coś dla siebie, chociażby zawody w powożeniu. Są bardzo widowiskowe. Tak jest, serdecznie zapraszam. Proszę Państwa, to jest bardzo profesjonalnie przygotowane przez osoby, które prezentują się na tej wystawie i myślę, że jest co obejrzeć, jest co oglądać i warto, proszę Państwa, u nas być i poświęcić 11-12 czerwiec, spędzić go w poświętnym w naszym ośrodku doradztwa rolniczego. A czy będzie możliwość, żeby na przykład dziecku zrobić zdjęcie na koniku w siodle, jak się... Myślę, że jak najbardziej będzie możliwość. Wiadomo, że wcześniej trzeba to uzgodnić z właścicielem zwierzęcia, bo każde zwierzę może być niebezpieczne, tak, i odpowiednie podejście do tego zwierzęcia i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Myślę, że jak najbardziej hodowcy są też otwarci na to, żeby swoją hodowlę i swoje osiągnięcia prezentować, tak, i chwalić się tym. No, targom towarzyszy też wystawa takich produktów właśnie regionalnych. Będzie można kupić i pieczywo, i sery, i miody, i wędliny, i jakieś ozdoby do ogrodu, i rośliny, krzewy. Naprawdę, proszę Państwa, mamy bardzo szeroką gamę tych wystawców, którzy prezentują to, co właśnie, o czym pani przed chwilą powiedziała, i bardzo dużo osób, które sprzedają kwiaty do ogrodów, drzewka, miody, pieczywo i tak dalej, naprawdę wszystko to, co jest produkowane na wsi, wytwarzane u nas na wystawie jest i możecie to Państwo nabyć, kupić i delektować się tymi pysznymi smakami. To jeszcze powiedzmy, co się będzie działo w sobotę, a co się będzie działo w niedzielę. Proszę pani redaktor, w sobotę będziemy oceniać właśnie bydło mleczne i jałówki hodowlane i krowy mleczne. I będziemy też również, będzie prowadzony tak, turniej ekologiczny, konkurs na najciekawsze stoisko i hit targowy. A niedziela, proszę Państwa, to jest podsumowanie już wszystkich wystawców, zaprezentowanie się, pochwalenie się nimi, tak? I tak to mamy w programie przewidziane. W jakich godzinach się impreza będzie odbywała? Od godziny 9 do 17 serdecznie Państwa zapraszamy do Ale warto wybrać się wcześniej, żeby poszukać miejsca do parkowania, bo wiem, że z tym jest problem. No tak, proszę Państwa, ja tutaj chciałem bardzo serdecznie podziękować i Policji Powiatowej w Płońsku, i Komendantowi Straży Miejskiej, i również burmistrzowi Płońska, staroście płońskiemu i panu wójtowi gminy Płońsk za zaangażowanie, za pomoc, bo bez tych wszystkich instytucji nie bylibyśmy w stanie tego zorganizować. Logistycznie, tak, a tak jak pani mówi, no korkuje się i 50, i 7,
podczas Mazowieckich Dni Rolnictwa i za to wielkie dzięki dla tych wszystkich służb mundurowych za pomoc, za angażowanie. Bardzo, bardzo za to dziękujemy. Warto wcześniej troszeczkę wyjechać, żeby później po prostu godzinę nie stać w korku. Im wcześniej, tym lepiej. Zaparkuje się samochód, można później tak na pieszo sobie całe targi obejść. Honorowy patronat nad imprezą objął minister rolnictwa, rozwoju wsi, marszałek województwa mazowieckiego i wojewoda mazowiecki. Czy ktoś z tych oficjeli przybędzie na targi? Mamy nadzieję, że wszyscy przedstawiciele z każdej tej instytucji się pojawią, ale jeszcze nie wiemy oficjalnie, czy będzie pan minister rolnictwa. Myślę, że serdecznie zapraszamy wszystkich i myślę, że odwiedzi, bo tak jak mówię, jest to największa na Mazowszu wystawa rolnicza. Jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszamy. 11-12 czerwiec, Mazowieckie Dni Rolnictwa, a na imprezę zapraszał dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, oddział poświętny, pan Łukasz Lewandowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Powtórka naszej rozmowy dzisiaj o godzinie 22.30, natomiast na kolejnego gościa dnia zapraszam Państwa w poniedziałek tradycyjnie o 13.10 i życzę miłego weekendu. Do usłyszenia. Edyta Szewczyk.